Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adrian. To jest pierwszy odcinek po jakiejś tam dłuższej przerwie na kanale. Myślę, że gry survival przypadną wam do gustu, ponieważ na razie nie mam chęci na gry symulacyjne. Więc zagramy sobie dzisiaj w The Foresta. Myślę, że odcinki tak raz, dwa na tygodnie, jeden na dwa tygodnie. Znaczy jeden na tydzień wystarczy. Słyszymy sobie nową grę. Ja próbowałem, chciałbym zagrać na tym survivalu, bo na trudnym. Ale nie wiem, czy to się sprawdzi, ale w komendą w trakcie gry też da się to zmienić tryb trudności, więc wejdziemy sobie normalny i zacznijmy. Od razu może pominę ten wstęp, bo każdy go dobrze zna. Przejdźmy od razu do rozgrywki. Od razu mówię, że dosyć lubię się napieprzać z tymi kanibalami. Więc będzie dużo walki, ale większość może też pominę, bo te wyprawy do jaskini myślę będą bardziej ciekawsze niż samobudowanie, chociaż po niektóre itemki to lepiej będzie się samemu wybrać. Weźmy może sobie od razu tą siekierkę i sprawdźmy, jak to jest FPS-ów 40. Kurwa, gram na... sorry za przekleństwo, bo ogólnie gram na najwyższych ustawieniach. I właściwie mogę na czas nagrywania zmniejszyć na średnie, czy tam na coś mocniejszego od średnich. Chyba to wszystko tutaj zabraliśmy. I tu w ogóle walizek nie ma, halo? Nie są walizki. Widocznie mamy słabe położenie, bo tu są teraz kilka różnych miejsc, gdzie samolot spada. W zależności od save'a. Znaczy jak się wczyta ogólnie, nie? Teoretycznie mapa. I my chyba mamy to takie teoretycznie chyba najgorsze. Bo wtedy miałem kozackie miejsce. Do wszystkiego miałem po drodze praktycznie. Od tego miejsca jakbym praktycznie zginął, bo na singlu nikt cię nie podniesie, tak samo jak na multiplayerze. Nikt cię nie jest w stanie uratować. Otwórzmy sobie te walizki wszystkie. Tu są jeszcze dwie. Taśma jest potrzebna, bo właśnie na innym save'ach sobie grałem, to mi taśmy brakuje cały czas. Do bomb robienia. Taśma to jest bardzo potrzebny surowiec tutaj. Myślałem też nad serią z Minecrafta, nie wiem. Teoretycznie jest to gra survivalowa. Ale nie wiem, co tam ciekawego byśmy mogli robić. A tu to wszystko zależy od kolei rzeczy w tej grze. Nie wiem, czy słyszałem już, czy nie? Może mi się już wydaje, bo ostatnio dużo napieprzam tego The Foresta. Praktycznie każdą wolną chwilę spędzam w tej grze. Nie wiem, czułość myszki się... Muszę sobie zmniejszyć. Jaskini, nie, grafika, rozgrywka. Tak na 35 chyba. Będzie dobrze. No, jest spoko. Jest trochę lepiej. Właściwie czułość też mogę DPI zmniejszyć tutaj. O, na te najmniejsze dam. Dobra, gdzie my tu jesteśmy ogólnie? Trzeba się tu rozejrzeć po okolicy. Tu mamy ocean od razu. No, mamy te chujowe miejsce trochę. Dobra, tam przejdziemy się, bo tam jest jacht. Czemu go tu nie ma? Nie, może się jeszcze nie wczytała mapa. No tam, gdzie ten drewniany tam jest, tam powinien być jacht. Coś w ogóle zyskałem? No trochę batoników, trochę wody, patyków. Pieniędzy, apteczka. Dobra, zejdę sobie już tutaj na dół. I gdzieś tam od razu tutaj koło tego krzyża jest jaskinia. Tam gdzieś jest jeszcze jaskinia ze sprzętem do nurkowania. To może tutaj się ogarnie. Nie wiem, czy sprzęt do nurkowania od razu będzie nam potrzebny, chociaż przyda się, bo później mogę zapomnieć o nim, a do większości rzeczy się przyda jednak sprzęt do nurkowania. Okej. Tu jest ten krzyż, ten grób. Nie wiem, czy go tam widzicie już. On tutaj jest i tutaj jest od razu gdzieś jaskinia obok, a tam jest jaskinia po drugiej stronie, tam jest z piłą. Nie z piłą, tylko ze sprzętem do nurkowania. Z piłą, jakbyście chcieli iść po piłę, no to wtedy tam nie ma żadnych kanibali. Wszystko sprawdzone. A tutaj, gdzie jest sprzęt do nurkowania, to
bodajże jest dwóch albo trzech. Zależy też oczywiście od tym. Od no, trudności. W sensie no, poziom trudności gry. Zależy na jaki macie ustawiony. Bo jak gracie na normalnym, to powinno być po 2-3 kanibale w tej jaskini. Dobra, od razu pójdziemy po te zdjęcie tutaj. Okej. Okay. Kiedyś na tym statku, w starszych wersjach gry, jak byliście na przykład tutaj na tej plaży, to było widać taką postać, która tam stała na tym jachcie. Takie widmo. Właśnie na sobie czytałem ciekawostki. Właściwie teoretycznie głowa rekina jest, nie jest nam potrzebna. Dobra, wszystkie walizki. Idziemy sobie o żółwika, sobie upoluję, bo mięso jest potrzebne. A ze skorupy to sobie zrobię na wodę. Baniaczek, znaczy taki zbiornik ogólnie na deszczówkę. Bo to się cholernie przyda, na skorupę, mięsko też się przyda. Głowa się nie przyda. No módlmy się, żeby tu żadnego rekina nie było. Tam w tym pod tym drzewem kiedyś była ukryta chyba z dynamitem. Część do pistoletu, ale chyba ona została przeniesiona. Nie ma jej. Więc tam nie ma po co iść, nie ma nic ciekawego. No trochę przesiedziałem nad deforestem teraz z kupę godzin. Więc w miarę obczaiłem już tą mapę, co gdzie może się znajdować. Okej, tu jest to zdjęcie z tym jachtem, tu będzie na stole taka mordka. Okej. O, butle z tlenem, ciastka, znowu jakaś widokówka, to jest ten mutant. Ale on nie jest już taki trudny, wystarczy dobrze go obiegać dookoła i po prostu zadawać mu strefy. A tu jest potrzebna złota karta, której jeszcze nie mamy. Ale no się ona się znajdzie. Dobra, pierw może sobie zapiszmy grę. Czwarte miejsce, o tutaj. Tam mam jeszcze kilka save'ów, żeby mi się nie popsuły. A zapisuję sobie teraz po prostu, no żeby później już w razie czego nie zapisywać, tylko sobie nadpisać. Dobra, trzy liny, to się cholernie przyda. I tak sobie myślę, czy iść dzisiaj po ten sprzęt do nurkowania. Teoretycznie no nie jestem za bardzo gotowy, żeby od razu walczyć z tymi kanibalami. Mam tylko tą siekierkę, bo po katanę to raczej nie, bo tam jest bodajże mutant. To będzie mi trochę ciężko. Chociaż z drugiej strony to jest dosyć blisko. Blisko jest też jaskinia z siekierą. Tam bodajże są dwa czy tam trzy kanibale. Nie wiem, można się przejść. Bo tu jest od razu taka wioska mniejsza. Bo tu na singlu się budowałem ze znajomym, znaczy na multiplayerze, nie na singlu. Alkohol się przyda, piłeczka już mniej. No i gdzieś tu jest ta jaskinia. Nie ma jej tutaj? No to może jest po drugiej stronie tam. Ale była tutaj. Czemu tak loguję? Dobra. Nie no, liście też się przydadzą, więc starajmy się to tutaj rozwalać. O, to właśnie to jest to miejsce, co na singlu się ze znajomym, znaczy na multi graliśmy sobie ze znajomym. Więcej lin już chyba nie mogę, tylko 4. To jest to miejsce. Oczywiście na singlu ono jest bardziej wygolone i rozbudowane na tej wodzie. Ale to jest naprawdę spoko miejsce, jakby ktoś chciał sobie pobudować. O, tak kreatywnie. A ze znajomym to znacznie szybciej idzie. Dobra, zjedzmy sobie te owoce, napijmy się wody. Trzeba się osiedlić w tym. Kurwa. Nie to kliknąłem co trzeba. Nie mogę przy. Dobra, nieważne. Nie mogłem przymierzyć. Patyków mamy fest. No, tu jest taka polanka. Tu się spoko nawet buduje. Pójdźmy sobie jeszcze do tej tutaj wioski. Dobra, to się przyda. Szmatki się przydadzą. Patyki już mamy. O jaszczureczka. Dzidę bym sobie zrobił. Co tu było potrzebne na dzidę? Słowa dzidę, dwa patyki. A teraz jakbym chciał ją ulepszyć, to co pamiętam, to jest trzy kości i dwie szmatki. No, kości na razie nie mamy. Trzeba jakiegoś kanibala upolować i go spalić. Najlepszy sposób teraz jest masowa produkcja kości z kanibali. Po prostu mord, rzeź wołyńska na kanibalach i po prostu produkcja kości na masową skalę. To jest bardzo spoko opcja. Tutaj w tej wiosce nic ciekawego oprócz much nie ma, widzę.
dwie, dwie walizki były. O, tu jest miejsce na dynamit. A tu jest ta część pistoletu. Ubierzmy sobie. O, koszula. Świetnie, to do kościoła idealnie. Liny mamy. Szmatki się przydadzą. I od tej tutaj idzie się tam prosto i tam jest jaskinia ze siekierą. Teoretycznie chyba można spróbować dzisiaj tam wejść. Co może później tak. O, i tu od razu jest ta jaskinia z siekierą. Więc dla osób, które mają małe nerwy czy coś po prostu, coś koło tego, no to może od razu nie wchodzić tutaj. Znajdź Timiego, rozbij obóz, znajdź zaginionych pasażerów samolotu. Dobra, spróbujmy coś tutaj zdziałać. No może zegarka nie połączymy, ale szmatka się przyda. Dobra, no to wbijamy, nie? Bodajże chyba na prawo i drewnianymi tam się idzie. Ja sam się trochę cykam. Dobra, ale na wizji to nie będę się tak cykał. Idziemy. Co może później tak? Gdzieś tutaj już będą, nie? O, tu są nawet. Siema. Dobry panowie. No, siemka, siemka. Tylko dwa jesteście, chłopaki. Co jest z wami? Hej, co ty tutaj mi bijesz? Co mnie tu bijesz? Hej, hej, hej. Halo. Kamienie bym cię dobił. Kamień właśnie! Bo dostanę osiągnięcie za to. Kurwa. Jeszcze żyjesz. O, świetnie. Dostałem osiągnięcie z kamieniem. Ale ty mnie nie bij, ty mnie nie bij. No co krzyczysz? Kurwa, jeszcze mi lampka zgasła. Chuja widzę. Dobra, świetnie. O to chodzi. No, panom już podziękujemy, to jeszcze cię tutaj dobijemy. Ząbki, pieniążki sobie pozbieramy. Kości są potrzebne do dzidy. To od razu zrobimy sobie tutaj ognicho. O, proszę. Dobra, podpalmy sobie. Kurwa. Czemu nie mogę podpalić ogniska? Ej, no bez... Nie mów! Nie. Czemu? Zrobiłem ognisko na wodzie. Co za niefart, tu trzeba zrobić. O ile mi patyków starczy, albo liści. Dobra, tu można, świetnie. To od razu spalę tych kanibali. Bo kości się przydadzą. Ile mamy liści? 17, to nie będę używał, to będę palił kasą. Rozpętam większe ognicho. Dobra. Trochę jaśniej się zrobiło w jaskini. Co tu tak lata? Teraz nie pamiętam, gdzie to się szło. Czy się w głąb? Czy to po tych drewnianych deskach się szło? Ale się tutaj... Znaczy się sobie spenetruję tą jaskinię. Chyba stąd przyszedłem. Tak, stąd przyszedłem. Tu się palą. I tak, tu jest zejście do... dołem i chyba tym dołem będziemy musieli iść. Chociaż tu też jest jakieś... O, tu są drewnianymi deskami. Chyba deskami drewnianymi trzeba iść. I tam później będzie zejście w dół i to wszystko. O, są kości, świetnie. Przypalić sobie jakieś mięsko teraz? Dobra, później tak tu wrócimy. To idziemy. Przygoda, przygoda. Nie tu, nie tu. Ta, to jest to miejsce i tu. Tutaj chyba też będą jacyś panowie. Halo? Przepraszam. Macie może cukier? Kurwa, tu jest ten przesmyk. Już tam jest mutant. Ja pierdolę, to się cofam. Co poszło nie tak? Ej, tymi deskami przecież się szło tutaj. Ej, no bez kitu. To tutaj się szło, o nie. Już całkowicie pobłądziłem. Nie wiem, zaraz w ogóle pobłądzę. Odkryto nowe zwierzę. No super. A ty, gościu. Nieładnie tak straszyć. Kurwa, aż mi się zimno zrobiło. Bez kitu. Ja pierdzielę. Się zesrałem.
I to nie jest to zejście. Co tu się od Janie Pawła? To jest jakieś drewniane rozbicie. Jak ja tu spotkam jakiegoś mutanta, to się zesram. Ej, w ogóle nie, kompletnie nie kojarzę tej jaskini. Teraz mi się już wszystko pomyliło. Tu jest coś w dół. Kurwa nie. Dobra, cofam się. Cofam się i zejdę tam liną w dół. Chociaż nie, tutaj jest do rozbicia. Najwyżej jakiś mutant mi wyskoczy na ryj. O, coś słychać. Ja pierdziele. Nie, tu nic nie ma. Tylko liny. I jakieś tam zdjęcie, ale tego się nawet wziąć nie da. Dobra, posuwamy się. I zejdę tą liną w dół. Tak proponuję zejść liną w dół. Ej, ale gdzie ja zgubiłem te drewniane deski? O, tu są drewniane deski. Chujnia trochę. Dobra. Lećmy tą liną w dół. Może tam będzie coś ciekawego. To może być nawet to chyba, czego szukam. Znaczy się zejście po tą siekierę. Jesteśmy trochę wolni, a właściwie to Isaki zjedaj. Tyle samo staminy potrzeba na zjazd szybszy z... A, patyki się przydadzą. Chyba to jest tutaj. Ta, jesteśmy w domu. To jednak się trochę pomyliłem. Mieliśmy zjechać tutaj, a nie iść deskami. Deskami to się idzie po katanę. Tak mi się tak przypomniało. O, dynamit. Dynamit flary. Masno. Patyki. Siekierka. No i elegancko. O, jeszcze szmatki. Taśmy. Flary, dynamit. O, proszę. Właściwie trzeba było tu jakiś pędzel. Farba, lista pasażerów. A nie, to nie jest lista pasażerów. To jest ta erupcja mutantów. O, leki się przydadzą. To od razu sobie spożyję, bo jestem w kiepskiej formie. Dobra. Co można zrobić z Dean? Moment, pełno? Faktycznie. Się napiję do dna. Wezmę sobie tutaj puszki. Flary się przydadzą. Czy mam pełno już? Nie mam, tylko dwie. To było tylko sam dynamit. Strzały się przydadzą. I co można było zrobić z lin? Bukłak, rakieta śnieżna, kołczan, torba na małe kamienie, siekiera własnej roboty. O! Patyk, kamień. O, sobie zrobimy. Co jeszcze można z liny zrobić? Ciepły kombinezon to nie jeszcze. Łuk własnej roboty, szmatka, pieliny. O, świetnie. Dobra. To od razu sobie wezmę jeszcze te liny tutaj. Właściwie liny robi się ze szmatek, ale jak dają za darmo, to biorę. Właściwie jeszcze wezmę sobie. No i już jesteśmy troszkę bogatsi niż ostatnio. Jeszcze sobie może tutaj damy te zęby i jeszcze jak to się sobie robiło. Sok z drzewa, aha, żywica, to muszę ściąć drzewo, to jeszcze nie tym razem. Ale wejdźmy sobie już do góry, na powierzchnię. Myślę, że będzie już noc. Ja nie mam tak dużo patyków ani liści, żeby zrobić sobie obóz. Więc nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Myślę, że nawet w jaskini można byłoby skończyć ten odcinek. Żeby one jakieś super długie nie były. No to w takim razie po prostu będę nagrywał 2 odcinki w tygodniu. Będę się bawił tym montażem, więc nie wiem, odcinki będą tak... Na pewno jeden w niedzielę będzie i jeden w tygodniu, tam w środę czy tam kiedyś. Nie będzie aż tak super dużo wyświetleń, bo to jednak nie symulator farmy, czy tam farmi symulator. Ale... No, żeby was też super nie zanudzić. Ciągle tym samym zjedzmy sobie mięso z żółwika.
Nie ma tu żadnego kanibala jeszcze? Nie, nie ma. Też dłuższa przerwa była spowodowana, że mi się jakoś nie chciało zbytnio nagrywać. Bardziej mnie teraz interesują survivale niż gry symulacyjne. O, już można jeść. Zaktualizowano listę rzeczy do wykonania. To zaraz sprawdzimy, co my tu ciekawego mamy w tej liście. Znajdź pierwszy prze... A, jedzenie. Zabij... Zbadaj wiszącą jaskinię. Czyli to jest tam w dół, pewnie. Ale to może nie dzisiaj, może innym razem. No, na razie no nie. Kurwa, jest noc. Nie, to jest przesmyk. Przecież tam jest mutant. Ja kompletnie gdzieś indziej wyszedłem. Ja pierdzielę. Ja się zesrałem. Czekaj, jak, co tu się dzieje? Gdzie jest to ognisko? Którędy ja wyszedłem? Przecież tam jest mutant. Ej, gdzie jest? Ej, to nie jest śmieszne, gdzie jest wyjście? To jest tutaj, czy nie? Przecież tam jest mutant. Ja pierdolę, ja nie chcę się dzisiaj bawić z mutantem. Ej, ale gdzie jest wyjście? Kompletnie się zagubiłem teraz w tej jaskini. Ej, nie mówcie, że od razu koło wyjścia jest wejście dalej. Może tutaj? Kompletnie się zgubiłem. A, zejścia w dół mi się nie podobają. Ja pierdolę. Chuja tu widać, ja idę do góry. Z powrotem. Jak tu się schodzi? Ej, teraz się zesrałem trochę. Kompletnie straciłem jakąkolwiek organizację w terenie. Ja pierdolę, jeszcze mnie toperze mnie wkurwiają. Ja się pytam, gdzie jest wejście z tej jaskini. A. Ej, no bez kitu. Nie, no, trzeba zrobić większy ogień. Oczywiście nie będę walczył tą siekierą, tylko tak sobie ją noszę, bo ona jest wolniejsza. Nie, tu na pewno nie. Gdzie my teraz jesteśmy w ogóle? Nie podoba mi się to. To też mi się nie podoba. Kurwa, jak tu wyskoczy jakiś mutant. Dobra, idziemy do góry. Najwyżej. Jakiś wodospad. Dobra. No, jeszcze w tym odcinku się jeszcze nie zesrałem. Tak porządnie. Więc oni na pewno chcą mi to zapewnić. No, świetnie. No, coś tam w stylu, że no, dziecko poszło spać, a nie... Chyba to jest ta... Co, znalazłem kompas? Faktycznie. Mapa! Świetnie. To się na pewno przyda. Schowamy. Wyciągnijmy sobie tą siekierę, bo ta jest szybsza. Lekki... O, walizki, alkohol! Świetna sprawa. O, jeszcze spray był. Fuj, jak tego, leków. Taśma smołotowa. Nawet dwa. Dużo leków, dużo czaszek. Teraz pytanie, czekaj, my przyszliśmy stąd, czy nie skąd? Nie, stąd przyszliśmy, dobra. Która jest godzina, mamy? No, 51, więc...
tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Znalazłem jakąś listę no pasażerów. O, jest wyjście wreszcie na powierzchnię. Idziemy, wychodzimy. O, tędy. Czekajcie. Przecież tu nie ma... A, my wchodzimy w wiosce kanibali tej dużej. Masno, dobra. Więc tym akcentem kończymy ten materiał. Jeszcze ja sobie tutaj poza nagraniem może zbuduję sobie szałasik. Jakiś tutaj taki masny w lesie. Żeby nas tu nie okradli. Więc dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłej niedzieli. No, całego tygodnia. Najlepszych ocen w szkole, nie? Tam bogatego Mikołaja, bo tam się zbliża, nie? Ho, ho, ho. I wesołych świąt wszystkim. Nie, no, wesołych świąt jeszcze nie. Ale bogatego Mikołaja, nie? Jakiegoś tam Red Dead Redemption 2 w prezencie od mamy. Najlepszych prezentów. Kto tam wierzy, ten wierzy. Pieniążki się zawsze przydadzą. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się, ekipa. Cześć.